Chwała Panu Jezusowi. Kochani, chciałam się z Wami podzielić tym, co wydarzyło się w moim życiu w zeszłym roku. Zacznę może od początku. Z moją córką Mają byłyśmy razem na nabożeństwie sylwestrowym tutaj, niepełne 2 tygodnie temu i wysłuchaliśmy 5 świadectw. Podobno miało być 6, ale 6 osoba nie dojechała. I pastor powiedział, że jeśli ktoś na tym miejscu odczuje takie pragnienie, że chciałby się czymś podzielić, to ja pomyślałam sobie o sobie, że ja też mam się czym podzielić, bo wydarzyło się coś pięknego w tym zeszłym roku w moim życiu, ale nie miałam w sobie tyle odwagi, żeby wstać i przyjść tutaj. Ale ta 6 osoba się zgłosiła, nie byłam to ja. No i wychodzimy z moją córką ze zboru, idziemy do samochodu i mówię do niej: Maja, wiesz co, ja tak myślałam, że tą 6 osobą to ja też mogłabym być. A Maja mówi do mnie: wiesz, mamo, ja też o tobie pomyślałam. Ale tak jakoś to zapomniałam o tym. I tydzień temu byłam tutaj na nabożeństwie. Słuchaliśmy świadectwa naszej siostry Estery, która opowiadała, jak pięknie Pan przeprowadził ją w zeszłym roku przez doświadczenia w pracy. I znów moje myśli, ja też mogłabym się czymś podzielić, bo też moje świadectwo jest związane z pracą, ale nie mam odwagi wstać i powiedzieć, że chciałabym coś powiedzieć. I wychodząc ze zboru, witając się z pastorem, pastor wyjął mi to z ust. Powiedział mi: mam wrażenie, że chcesz się zapisać na wtorek. No i powiedziałam, że w sumie to teraz już nie będę przed niczym uciekać. Kochani, chciałam podzielić się tym. Dostałam od Pana pracę w zeszłym roku. Ja to nazywam, że jest to taki prezent z nieba, jak się ktoś mnie zapyta. Ale zanim do tego dojdę, to powiem Wam coś o sobie jeszcze. Ja od zawsze, odkąd byłam dzieckiem, nastolatką, zawsze marzyłam o tym, aby przede wszystkim mieć rodzinę, mieć dzieci, i to było moim największym marzeniem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogłabym iść na studia albo skończyć jakiś określony kierunek, albo moje marzenia po prostu nie szły w tym kierunku. I Pan mi pobłogosławił, mam 2 wspaniałych dzieci, wspaniałego męża, mamy swój własny domek i byłam długo bardzo, bardzo szczęśliwa. Moje dzieci, spełniałam się jako matka. Mi radość sprawiało to, że mogę dla nich gotować, że mogę z nimi chodzić na spacery, że patrzę się na nich, jak rosną, jak zaczynają chodzić, zaczynają mówić. Wszystko to dla mnie było takim darem, radością, ale moje dzieci coraz bardziej rosły. Już z takich małych dzieci zrobiły się przedszkolaki, później zrobiły się szkolniaki. I spędzałam do południa sama w domu i tak odczułam, że w sumie mogłabym już gdzieś iść do pracy, że... I mój mąż też nalegał na to, że fajnie, jakbyś poszła na pół etatu. I tak czułam się tak trochę z tym nieswojo, że tak siedzę w domu i mogłabym coś robić. I modliłam się do Pana: Panie, proszę Cię, ja tak nie lubię nigdzie chodzić, składać tych CV, to jest dla mnie tak jakieś męczące. Jak po niektóre miejsca zaszłam, to dyrekcji w danym miejscu nie było i modliłam się takimi słowami: po prostu Ty mi ześlij odpowiednią osobę, która przyjdzie do mnie i mi coś zaproponuje. Może takie śmieszne, ale tak się pomodliłam. A i zawsze też w moich marzeniach była praca w przedszkolu, na kuchni albo praca jako pomoc do dzieci. No i jakiś czas po tej modlitwie podeszła do mnie osoba i się zapytała, czy chciałabym u niej pracować, ale chodziło o sprzątanie pokoi. No i z racji tego, że nie miałam nic innego, zgodziłam się na to. To było 1,5 roku temu.
Sprzątałam raz, czasem dwa razy w tygodniu, później po kilku miesiącach trafiła się inna osoba i jeszcze w sumie do różnych trzech osób chodziłam, do jednej pani pomagać sprzątać pokoje, które wynajmowała i do dwóch innych osób po prostu prywatnie do ich mieszkań. Miałam zajęcie, mieliśmy troszkę więcej pieniędzy przez to, ale wszystko urwało się, gdy w zeszłym roku w marcu wybuchła tak zwana pandemia. Ludzie już nie przyjeżdżali, żeby wynajmować pokoje. Dwie starsze panie też za bardzo nie chciały, żeby do niej przychodziłam. No i siedziałam sobie w domu z dziećmi i realizowałam się jako nauczyciel, z tym, że za darmo. I w sierpniu, w połowie sierpnia zadzwonił do mnie telefon. Zadzwoniła moja siostra w panu do mnie z taką propozycją. Kasia, mam dla ciebie pracę. Jest to praca w przedszkolu na pół etatu. Chcesz czy nie chcesz? Ja mówię, no pewnie, że chcę. No to słuchaj, ja już dyrekcji dałam znać i masz być pod telefonem, za pół godziny do ciebie oddzwonią. Kochani, i poszłam tam, ustaliliśmy wstępnie wszystkie formalności i cały ostatni tydzień sierpnia był przeznaczony na to, żebym ja sobie tam załatwiła wizytę u lekarza i wszystko jeszcze, co trzeba załatwić niezbędnego z tą pracą. 24 sierpnia, czyli był to poniedziałek, mój tata otrzymał wynik pozytywny na COVID, bo wcześniej chorował po prostu i nie pomagało mu leczenie przez teleporady, więc musiał iść na test, wyszedł pozytywny, został skierowany do szpitala do Raciborza. I moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała mi: Kasia, ja muszę podać osoby, z którymi się tata widział przez ostatnie dwa tygodnie, a ja się z tatą widziałam 10 dni wcześniej. I nie ukrywam, przeszło mi przez myśl, żeby po prostu zataić ten fakt, żeby się nie przyznawać, zostawić to tak jak jest, ja się czuję dobrze, jestem zdrowa, mam pracę, która na mnie czeka, więc po co sobie cokolwiek komplikować. Ale ja się bardzo cieszę, że mi to tylko przeszło przez tą myśl i poszło sobie, nie zakiełkowało. Odczułam, że nie będę niczego ukrywać, że jest to nie w porządku, że mogłabym w sumie oszukać każdego, ale Pana Boga nie da się oszukać, bo On zna nasze życie na wylot. I zdecydowałam: mamo, nie będziemy nikogo oszukiwać, proszę postąpić tak, jak powinno być. No i we wtorek, 25 sierpnia, w dzień moich urodzin, z sanepidu dostałam prezent w postaci kwarantanny, ale tylko na 4 dni, z zaznaczeniem, że musimy iść też na testy, jeśli wyjdą pozytywnie, no to będziemy sobie dłużej siedzieć w tym domu. Poinformowałam przedszkole, co się dzieje i liczyłam się z tym, bo nie miałam żadnej umowy w tym przedszkolu jeszcze, że po prostu znajdą sobie kogoś innego na moje miejsce. Tak przykro mi było tam dzwonić i to mówić, no ale nie było innego wyjścia, ale pani dyrektor obiecała mi, że nikogo innego na moje miejsce nie będzie szukać i nawet jeśli nie dam rady 1 września, czy będzie to 15 wrzesień, czy kiedy indziej, to ta praca będzie na mnie czekała. Kochani, nasze wyniki wyszły negatywne. Pobyt w szpitalu mojego taty skończył się po 2 tygodniach. Nie musiał robić drugiego testu, wrócił zdrowy do domu. I z tego miejsca jeszcze bardzo dziękuję, bo nie miałam wcześniej okazji zborowi, który modlił się tutaj o tą sytuację. Rozpoczęłam pracę w cudownym miejscu, z cudownymi ludźmi, w bardzo fajnej atmosferze, do której chce się mi iść. Czasem mi się nawet z tej pracy nie chce wychodzić, bo tak fajnie tam jest. Pan sprawił, że dał mi jeszcze drugi prezent. Jest tam jedna wierząca osoba,
jest to dla mnie niesamowite błogosławieństwo, bo jesteśmy dla siebie wzajemnie wsparciem, pomocą. Nieraz musimy się wypłakać jedna drugiej. Zdarzyło się kilka razy, że nawet pomodliłyśmy się tam razem, gdy była taka okazja, bo nie zawsze jest. I nieraz jak sobie po prostu pomyślę, że tyle lat siedziałam w domu i teraz mam to, co zawsze mi się podobało, naprawdę uważam, że jest to prezent od Pana. Kochani, jestem świadoma tego, że ja nie jestem tam w tej pracy tylko dlatego, żeby mieć trochę więcej pieniędzy, tylko przede wszystkim dlatego, żeby być światłem i świadectwem, żeby nieść Ewangelię, żeby dzięki mnie, mojemu życiu, inni ludzie przyszli do Pana Jezusa. Dziękuję.